Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Don't Starve, Shipwrecked. Bądź jak ja zwykle na to nazywać, nie głoduj, statek rozbity. Więc tak, w sumie powiem wam szczerze, nie pamiętam co w ostatnim odcinku żeśmy ogarnęli. Co stwierdziliśmy? Nic, dosłownie, nul. Moja pamięć jest tak dziurawa, że bardziej dziurawa być nie może. Ale mniejsza o co. Coś się ogarnie, dzisiaj jedyne co pamiętam to, że no, musimy gdzieś płynąć, szukać nowych wysp, żeby się osiedlić. Najlepiej już też tak de facto się osiedlić w sumie. Bo już w sumie widzę. Teraz już go w sumie, ale jest ogólnie mówiąc dzień trzeci. O, coś tak dalej pójdzie, to mogą być problemy. I przy okazji statek. Nawet nie wiem do czego służy ten cały, jak to się nazywano. Wrak? Jedyne co widzę, że tam były na tym, wiecie, jakieś te pąkle czy coś. Ostatnio właśnie sprawdzałem, co to było, chyba właśnie tak dosłownie mówiąc pąkle, jeśli chodzi o nazwę. A dobra, mniejsza o co. Okej, okay, okej. Okay. Żeby była kolejna wyspa, dobra, wróciliśmy do wyspy startowej. Ktoś mówi, że to będzie po prostu piękna rozgrywka, w której tak za chwilę padnę. Okej, wybaczcie, krótkie cięcie, domownicy. I przy okazji znaleźliśmy wyspę. Tak, jest w tle siostra, nie wiem czy słyszycie czy nie, ale mniejsza z tym. Są tutaj małpy, co czyni tą wyspę już, powiedzmy, bardziej ryzykowną do zasiedlenia. Ale z drugiej strony są tu też inne rzeczy. Okej, mamy pajaki. Dobry znak. Dobry znak jest, że są pajaki. Bo wiecie, z takimi pajakami to będzie dużo przyjemniej się żyło. Będziemy mieli stałe dostawy jedwabiu i mięsa. Gorzej tylko jeśli no. Ej, mówiąc najprościej we świecie, nie znajdziemy tu niczego innego poza pająkami. Super. Po prostu pajęcza wyspa. Z małpami, które będą jeszcze na dodatek kradły żarcie. No, trochę takie dziwne, powiem szczerze, że się obawiam małp, skoro w sumie sam gram małpą, ale... Tak. Definitywnie warto zapamiętać sobie tą wysepkę, ale nie będziemy tutaj mieszkać. Za dużo pająków, za dużo małp. O, ja w sumie nawet nie wiem, co mam więcej o tym powiedzieć. Ponadto to, że definitywnie... Muszę trochę zadbać o swoje żarcie. Dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. I... Linia brzegowa pokazuje tak, w taki sposób, że w sumie... przypieczętowała tylko listak. Los tej wyspy. Tym samym... definitywnie się tu nie osiedlam. I niestety ta twa jest 5 km stąd, co znowu będzie marnował czas, ale no. Mój błąd, że jej nie wziąłem ze sobą wyciek. Biegłem tam dalej. I dobra, coś tu mamy takiego ważnego jeszcze? Chyba nie. Więc w takim wypadku. Nie, małpa. Nie, co? Dobra. Zjedz nasiona, i tak nie mamy niczego lepszego. I teraz już trzeba płynąć. Oczywiście miejmy nadzieję, że uda się dopłynąć w jakieś sensowne miejsce, bo w sumie zaraz noc i... prawdopodobnie skazuje się na śmierć, tak de facto. Płynąc właśnie w nocy. Chociaż nie, no dobra. Jeśli będę przy Majtuzie, to chyba nic mi nie grozi. W sumie. A to ciekawe. Mamy ikrę. Czyli tak de facto, po części, można powiedzieć, kawior. I kolejny pałac z delfinka. Fajnie. Oraz kolejna wyspa? Okej, coś mam farta do bliźniaczych wysp na tym świecie. Nie, żebym narzekał czy coś, ale aż takie co jest zaskakujące, że w sumie kolejny raz z rzędu widzę bliźniacze wyspy. I na tej również pełno
drzew i dżungli. I co? Poza tym, że są drzewa, dżungla, jeden kamyczek. Są też tereny. Okej. Teraz mogę powiedzieć szczerze, nie jestem pewien, co to za rodzaj terenów. Tak całkowicie. Poza tym, że definitywnie jest to coś na zasadzie bagien. Tak. Trochę bagniste to wszystko wygląda. Ubóź kokosa, ubóź kokosa. Bierz pochodnie, bierz pochodnie, 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 pochodnie. Dobra, przeżyjemy. Teraz jest te kwiatki, bo i tak nic z tym nie zrobimy teraz. I... okej. Okay. Te mermy ubiły cokolwiek, co to tutaj było. Zresztą tak, mówię tak, cokolwiek, co to tutaj by było, a w sumie tak, szczerze mówiąc, chyba mi już to zabiło. Tam wtedy, jak graliśmy dawno temu. Tak powinienem wiedzieć, co to za stworzenie. Prawda niestety jest taka, że... no nie szczególnie wiem, więc cek. No i wybaczcie to wyciszenie mikrofona, ale tak, no. Jak człowiek ma kichnąć, to w sumie nie powstrzyma kichnięcia. Na wieki wieczne syna. No dobra. Mniejsza z tym, skupmy się teraz na tym, co naprawdę istotne, czyli... czyli na tym, że umieramy właśnie. No i możliwe, siostra. Tak mówiąc de facto, co uciekając przed mermem, nie zauważyłem, że wpadłem na trujący dym. Tak. Toksyczny dym. A to oznacza tylko tyle. Jeśli nie zamędziemy maszyny do tego, do krawcenia antidotów, znaczy ten naukowej maszyny, tak mówiąc normalniej, to nie będę mógł zrobić antidotum. Jak nie będę mógł zrobić antidotum, to umrę. Jak umrę, to będzie koniec. Nie, no normalnie nie wierzę. Liczyłem na to, że mój fart może w końcu się ode mnie, może w końcu się ode mnie odwróci. To mi raczej nie fart, bardziej niż fart. I wiecie, będzie można się cieszyć tym, że hura, chwila spokoju czy coś, a tutaj... gra powiedziała, a zbyt się rozluźniłeś. Nie, przypomniała mi o sobie. Super. Nie mam trawy. Ej, tym samym czeka mnie po prostu śmierć i nic więcej. I dobra, witam ponownie. Z kolejny, po kolejnej przerwie, to... no cóż. Co tu dużo mówić. Teraz jest jedna sytuacja taka. Teraz nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć. Po prostu no... zepsułem. Zepsułem totalnie. Musimy... nie wiem, co musimy. Ale ogólnie mówiąc... cokolwiek to było, nie było, to raczej jesteśmy zgubieni. Ej, no cóż. Oczywiście, żeby nie było, będę próbował tyle i przeżyć i w ogóle. W ogóle nie mówiąc, słyszał, że ponoć po jakimś tam czasie ostatecznie trucizna odpuszcza, więc w najgorszym wypadku musimy znaleźć miejsce, gdzie jest dużo drewna, dużo jakiegoś żarcia czy coś. Trawę oczywiście. Więc próbować sobie przeżyć. Bo jeśli naprawdę da się przeczekać truciznę, to w sumie to jest chyba jedyna opcja na obecny moment. Siostra, jeśli przeczekam truciznę, oznacza to, że przeżyję ją, pozbywając się jej. Więc no. A co jest w ogóle? A, piasek, dwa liście, trochę muszli. Niedobrze. Naprawdę nie wiem, co wam mam mówić i w ogóle jakoś tak... ta kolejna przerwa mnie strasznie wskierzyła i... te... prawdopodobnie będzie dosyć mocno przemilczany odcinek, ale... no to jest kwestia, że jakoś tak po prostu zostałem wytrącony z rytmu, ale... jak raz mi coś wytrącić z rytmu, kiedy nagrywam, to już ciężko mi wrócić w rytm. Ale dobra, mniejsza z tym... stawiamy ognisko.
Wiem, że nie jest może to jeszcze jakoś szczególnie konieczne, ale wolę to zrobić. Podsmażyć wodne chwasty. Tak, też podsmażyć. Nie wiem, czy będzie teraz to lepsze, czy nie, bo już nie pamiętam. Mam tylko nadzieję, że nie będzie obniżać psychiki. I tak, zamiast tego teraz dodaję jedno życie. Nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo. Po prostu płyniemy i szukajmy kolejnych wysp. Mając trochę drewna, trochę innych rzeczy i w ogóle co. W sumie prawdopodobnie nawet nie będzie to jakoś szczególnie teraz problematyczne. Jeśli znajdziemy jakąkolwiek wyspę, dosłownie cóż, można na niej się osiedlić chwilowo i spróbować przeżyć. Tylko kluczem jest to, żeby ta wyspa była, jakby to najłatwiej określić, kompetentna. Lepiej by miała i tereny plażowe, i las. To. Jeszcze brakuje tylko, żeby żeby mi się łucier spadła, żebym utonął. I wtedy już będzie całkowicie klasyka. I przez te 2 lata bym udowodnił, że nic a nic się nie poprawiłem dalej. Jestem taką samą lamą jak na początku prowadzenia tego kanału. Tak właśnie niewielka ciekawostka dla tych, którzy mogą mnie wiedzieć. Dosłownie mówiąc to tak, już na ten moment nadchodzi drugi rok mojego lamienia na YouTubach. I dobra, no w sumie nawet niedługo. Bardzo dziwne powiedziane, patrząc na to, że de facto to w sumie... Ja tak w sumie, mówiąc szczerze, to będzie dosłownie... Chyba nawet w ten sam dzień, w który będzie ten film wyrzucany. Tak, bardzo spora szansa jest na to. Ale tak, no to i tak niczego nie zmienia pod tym względem, że no, 2 lata, ja jak mamą byłem, taką jestem. No i niestety. Mogę już lecieć ile chcę, ale i tak prawdopodobnie nie przezwyciężę trucizny. Dobra. W takim też wypadku to w sumie najlepsze, co mogę zrobić teraz, to w sumie ściąć trochę palm. Licząc na to, że w ten sposób dostanę kokosy, które będę mógł ewentualnie wziąć ze sobą na cięższe czasy. No i ewentualnie jeszcze liście, które też będzie można targać w jakimś tam celu. W sumie zamiast muszelek nawet. Tak na obecny moment chyba szczerze mówiąc nie mam co zrobić z nimi. To ma butelki, fajna rzecz, ale w sumie raczej nie zdążę ich wykorzystać. Jeśli nie znajdę albo złota, albo... W sumie tylko złoto mi zostało. Bo nawet przeczekanie, wiecie, nie jest takim pewnikiem jak znalezienie złota, żeby zrobić maszynę naukową. I potem z maszyną naukową spróbować stworzyć trutkę. Ale no. Raczej to naprawdę już koniec. Moja moc lamy, że tak nazwę, no niestety się ujawniła po raz kolejny. Chociaż nie ukrywam, jest to dla mnie takie trochę smutne i trochę zaskakujące w sumie. Liczyłem to, że przez te 2 lata może się trochę zmieni. Dobra. Muszę coś jeszcze zrobić. W sumie chyba nie, to tam. Wykrawcę po prostu zapasową pochodnię. I tą noc przeczekam dosłownie z patykiem w ręku, żeby nie tworzyć kolejnego zbędnego ogniska. Dobra. Za chwilę powinno być dobrze. I... Ja. Naprawdę nie wiem, co więcej mam mówić. Poza tym, że totalnie zlamiło mi w ogóle. Ale dobra, mniejsza z tym. Zaraz będzie dobrze. Przynajmniej taką mam nadzieję. No halo, gra. Zmieniamy proszę pory roku. Dobra, dziękuję. I tak, ta wysepka nie oferowała sobą nic szczególnego. Więc wskakujemy na tratwę, która widać, że jest w kiepskim stanie. I płyniemy dalej. No. To już szczęście. Mam trochę zapasów i surowców, to w najgorszym z najgorszych wypadków zawsze mogę zrobić tą kłodową.
Tratwa. Kolejna wyspa. Pozwólcie, że szybko przejrzę. Oczywiście. Gdybym miał to jedno złoto, to teraz miałbym więcej złota. Okej, dobra. Sprawdza dużo wulkanicznych rzeczy. Ale okej, gra się do nas uśmiechnęła. Powiem szczerze, nie jest to może najlepsza wyspa na zakładanie osady, bazy, jak to tak zwał, ale... Jako, że jest to ten niewielki odcinek zieleni, jest krzaczek. I w ogóle to... Chyba będzie tu świetlimy. Po prostu... Będąc szczerym, złotem mnie przekonało. I to, że dzięki temu mamy szansę przetrwać. Taką rzetelną szansę, żeby nie było. Okej, tak. Przy okazji jeszcze co? A jeszcze jeden kwiatek. Nie, jak się skończy czapka kapitańska, która w sumie nie wiem jak działa. Ale tak, jak się skończy, to szybko zarzucimy sobie wianka. Który też nie niweluje wystarczająco mocno spadku. Dobra. Mniejsza. O co? Mamy wszystko zabezpieczone na maszynę naukową, więc... Pozwólcie, że kupię więcej złota oczywiście, bo jednak... Kamień i złoto, takie rzeczy będą bardzo potrzebne teraz. No i może nawet postawimy od razu rdzenie alchemiczne. Chociaż... Nie wiem, czy będę się zajmował takimi bzdurami. Na obecny moment. Chociaż dobra. Najważniejsza kwestia już jest, czyli... Mam ognisko kamienne. Teraz, kiedy mam dostęp do kamiennego ogniska małpy, oczywiście. Gra wie jak trochę obrzydzić mi wyspę, na której już się rozstawię. Okej, maszyna do nauki. I zanim coś dalej będę robił, jest jedna rzecz, którą muszę zrobić. Ja, że prawdopodobnie spowoduje to spore problemy, ale... No, muszę po prostu. Nie sądzę, żebym był w stanie przeżyć z małpami. Tak to wcześniej czy później uda się je wszystkie wybić. I dobra. Skoro już mam maszynę do nauki, to teraz szybko, co było potrzebne na odtrutkę. A, przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy, co? Definitywnie muszę przełożyć rzeczy do nowego plecaka. I go sobie wziąć rzeczywiście. Żeby było trochę lepiej. I tak. Co było potrzebne do odtrutki? Szybko. Gdzie to jest? O, aha. Trzy wodne chwasty, o nie. To koniec? Tak, siostra. Dwa koralowce, okej, okay, ale jeden gruczoł jadowy, no tego to niestety nie zdobędę. No będę próbował oczywiście, tylko nie sądzę, że to było realne. Dobra, póki jeszcze się jakkolwiek trzymamy, to trzeba wykorzystać okazję i... Po prostu próbować wykorzystać to do zdobycia jak największej ilości złota i innych głupot tego typu. To oznacza, że muszę znaleźć trujące stwory, siostra. A trujące stwory są trujące i groźne. Ty jesteś za tym. Tak, ale mogą mnie łatwo zabić, nie mam nawet zbrojki ani niczego. To jest jedyna szansa, by przeżyć. Może. Ale mniejsza z tym i tak... Jest to nikła szansa. Dobra. Tu mamy trochę kokosów, oczywiście. Żeby nie było, siostra, będę próbował, tylko najpierw mam tutaj większy priorytet, ważniejszy, czyli inaczej mówiąc, zrobić sobie jakieś wyposażenie, żeby móc chociaż próbować przejść. Nie wiem, nie zwracałem na to uwagi, ale mniejsza z tym. A gdzie to jest? 8 kłód, 2 liny. Okej. Okay. 2 liny nie wydają się być problemem. Oczywiście.
Oczywiście, że musiało mi się skończyć trawa. A jak się zapyłeś? Już ci mówiłem już, siostra. Stanęłem w trujących parach. Nie ugryzło mnie nic według tego, żebym miał szansę na to, żeby dostać, wiesz, jego gruczoły i tyle. Niestety. Dobra, żryj to, małpo. Nie, no za mało. Nie zdążę. Nawet jakbym miał zdążyć, to nawet nie wiem, gdzie znaleźć najbliższe koralowce. Pewnie, że tak mówiąc szczerze, chyba kojarzę, gdzie jedne były, ale... No nic ponad to. Dobra, teraz mniejsza z tym wszystkim. Pora wykopać sobie chociaż tak... Jest te kilka... Krawek, o ile jakieś znajdę jeszcze. Nie mówcie, że wszystkie są już zebrane. A po co trawę? Na liny. No? Liny. A co dadzą liny? Liny dadzą taką piękną rzecz, która się zwie... Ubranie z kłody. Co? Drewniane ubranie, które służy za zbrojkę. Oczywiście to nie ma sensu. Prawdopodobnie i tak, nawet jeśli będę miał pancerz, będę miał broń, nie trafi na nic trującego. Największa szansa to by była wśród pająków, a ostatnie gniazdo pająków, które kojarzę, było dosyć daleko, a mi się kończy życie. Siostra, krzycząc ryzyku nic nie zmienisz. No wiesz, co masz, co mam na myśli. Dobra, to już koniec. Co jest? Aha. 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 No to na pewno skoczyłem w pokoju. Nie wierzę. Nie wierzę w swoją głupotę. No to by było na tyle. No podsumuj. No. To by było na tyle. Zaraz zmarnujemy kamień. Oczywiście moja postać tego nie wyciągła, przez co utonęła. Na szczęście mamy tu jaki piękny respawn. Tylko co nam da, skoro... Jeszcze dobra, nie jest tak źle. Nie jest tak chyba źle znowu. Przynajmniej żyjemy. Skoro żyjemy, to da się jakoś jeszcze poradzić sobie z tym wszystkim. Oj. No cóż. To było nieciekawe. I to bardzo nawet. Co, siostra? Przeżyłeś. Nie przeżyłem, miałem kamień ożywiając jeden. Znalazłem go dosłownie chwilę przed tym, jak... No, jak wypłynęłem tam. Kaput. Ja tylko... W sumie to... Dużo nie pomógł. Coś pomógł. Ale nie jest to dużo. Przeżyłeś? No tak, przeżyłem, ale co z tego, że przeżyłem, jak teraz... Nie mam na... Nie dałaś mi dokończyć. Nie mam nawet materiałów na to, żeby zrobić sobie tratwę. Okej, mogę zrobić sobie tą, jak to się nazywa, maczetę, tylko... Wszystkie moje materiały utonęły, więc... Jak zrobię maczetę czy coś, to nie ma gwarancji, że przeżyję, tak czy siak, w sumie. Okej, będzie tratwa, ale co ponad to. Dobra, dobra. Zresztą mniejsza o to, co by było, co ma być, to będzie i takie tam inne sprawy. Po prostu jest jak jest i w ogóle. Bierzemy heal-offa, bierzemy łopaty i spróbujmy odbudować to wszystko, co przed chwilą traciłem. Więc tak, komplet narzędzi to jest tak i tak. Dobra. Pierwsze co, to spróbuję odzyskać moją tratwę piękną, czyli maczeta w dłoń. I w tym momencie muszę, co tutaj nazbierać, 4 bambusy, czy to cokolwiek to jest, czy jakieś trzciny. I 3 pnącza, z których zawsze wyskakują wąsze i mnie zabijają. Ale niestety, innej opcji już nie ma. Dobra. Muszę przyznać, że naprawdę to był fart w nieszczęściu, że tak nazwę. Po prostu fart w niefarcie.
A, mógłbym chodzić, zjadać wszystkie, jak to się nazywa, kwiatki, wszystko w ogóle, więc... Mogłbym mnie nie atakować. Mogłbym mnie atakować, małpy. Tak. Teraz już definitywnie po mnie. Fajnie, wiecie, mamy kupy. Ale co z tego, że mamy kupy, skoro mam też te koszmary, które chcą mnie zabić. Tak. To już tyle. Nie, nawet nie mam co próbować. Zlamiłem totalnie. Zlamiłem totalnie i w ogóle, przez to, że wkurzyłem małpy. Wkurzone małpy to złe małpy. Wiecie, mogę próbować, jak już powinnam walczyć z tym cieniem całym, ale co mi to da? Skoro odnowię sobie psychikę, to zaraz małpy przybiegną i ją znowu rozwalą. Okej. Aha. Mogę rzucać kupą. Tylko co mi to da? I oczywiście. No cóż. Powiem wam tyle. Po pierwsze, to co tutaj widzieliście, serio, bo jestem takim idiotą w ogóle. Żeby nie było, nic nie było tu udawane, nic nie było tutaj celowo. Druga sprawa, po raz kolejny udowodniłem, że przez moje 2 lata rozgrywek mnie głodu i na YouTube'ach i w ogóle nic nie poprawiłem. Nadal jestem taką samą lową jak wtedy, kiedy zaczynałem. I ostatnia kwestia, co, że zobaczymy, jak się ten odcinek obejrzy. Jeśli się obejrzy dobrze, to może powrócimy. Zniegłoduj. Jeszcze raz, wiecie. A jeśli nie, to trudno, po prostu. Nie będę przy niegłoduj, wiecie, zadychał miejsca na jakąś inną grę, którą może by się oglądać. I słyszę. Po prostu brawo, ja jestem lamą, idiotą, jak zwał, tak zwał. I w sumie nie będę już po prostu tym czasu zajmował. Mam nadzieję, że wam się mimo wszystko podobało, jak nie, to błagam, powiedzcie, że nie, bo nie lubię być taki trzymany w niepewności, że nawet nie wiem, czy ktoś chce to oglądać, czy nie. No i to już na pewno na tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.